telewizji państwowej. Wojna w Syrii, proszę państwa. Spotkanie jest na etapie przygotowań. Prawdopodobnie odbędzie się w Teheranie. Poprzedni szczyt Moskwa-Teheran-Ankara miał miejsce na początku kwietnia w stolicy Turcji. Przywódcy trzech krajów zapewnili wówczas, system że totalnej są zdecydowani, by przyspieszyć działania jak na rzecz państwo zaprowadzenia tutaj w tej gazecie w Syrii. Polskiej niesamowite wiadomości. Liberty Island, na której stoi Statua Wolności. Powodem był wybuch zbiorników z propanem. Pojawił się także niewielki pożar. W wyniku zdarzenia ranna została jedna osoba. Od roku trwają tam prace remontowe i budowa nowego Muzeum Wolności. Jak poinformowała nowojorska policja, wybuch zbiorników na terenie budowy był nieszczęśliwym wypadkiem. Wykluczono natomiast pogłoski o zamachu terrorystycznym. Przez cały dzień Liberty Island i Statua Wolności będą zamknięte dla zwiedzających. Nie pływa również prom łączący Manhattan z wyspą. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. A każdego roku Statuę Wolności odwiedza około 3 milionów turystów. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Radio Końcita. Historia na dziś. Tadeusz Płużański, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim i Państwa gościem, współautorem programu jest dr Patryk Pleskot, Instytut Pamięci Narodowej. Dobry wieczór. Witamy się z Państwem i porozmawiamy dzisiaj w kontekście trwającego cały czas Powstania Warszawskiego, bo przecież mamy sierpień. Powstanie Warszawskie to nie tylko 1 sierpnia, ale wiemy, że będzie trwało 63 dni ostatecznie. Postanowiliśmy, że porozmawiamy o jednej z ważnych osób dla powstania, jednym z ważnych żołnierzy Powstania Warszawskiego, porucznik Jan Rodowicz Anoda, o tym jak, oczywiście kim był, prawda, o tym jak walczył powstanie, a potem walczył o pamięć warszawski. O Powstaniu Warszawskim i jak ostatecznie skończył zamordowany przez komunistów. To jest zresztą taki klasyczny przykład. Że tych których nie zabili Niemcy, dobijali Sowieci, prawda? I Jan Rodowicz jakoś miał to szczęście, że przeżył Powstanie Warszawskie, natomiast niestety później już tego szczęścia Polski już nie przeżył. Dokładnie tak. No właśnie, mamy sierpień, te dni sierpniowe. Co w tych dniach robi Jan Rodowicz Anoda, gdzie walczy? Wiemy, że w wielu miejscach przyszło mu się bić. Był też 3 razy bodaj ciężko ranny, no więc też oberwał od Niemców dosyć potężnie. Ale teraz te dni właśnie, końcówka sierpnia, co się dzieje z Janem Rodowiczem, no to może od tego zaczniemy. No to jest kolejna postać. Już nieraz przecież mieliśmy już wiele odcinków, gdzie opowiadaliśmy właśnie o postaciach, które w jakiś sposób zostały przetrącone, często niestety dosłownie, przez dwa totalitaryzmy, prawda? Przez ten niemiecki i sowiecki, a przez ten sowiecki czy komunistyczny często dlatego, że właśnie wcześniej walczyły te osoby z Niemcami, prawda? I Jan Rodowicz jest tutaj kolejną osobą z tego, smutnej kategorii, prawda? No bohaterów, prawda? No ludzi, którzy pewnie w wolnej Polsce demokratycznej, no zajrzeliby się do jakiejś elity intelektualnej, politycznej, artystycznej, zresztą o tym technicznej. Jeszcze był wszechstronnie wykształcony, miał szereg zainteresowań, zresztą zmieniał kierunki studiów, o tym jeszcze będziemy mówić. Tak, bo to warto podkreślić właśnie tą wielowątkowość, wieloaspektowość tej postaci, bardzo ciekawy. On przecież przeżył tylko 26 lat, a mimo wszystko tym życiorysem można by obdarzyć czasem i dwukrotnie dłuższe może życie, ale mówimy o końcu sierpnia. Rzeczywiście Powstanie Warszawskie zaczęło się dla Jana Anody o tyle pechowo, że już właściwie na początku drugiego tygodnia, prawda, jeszcze w sierpniu, w 8 bodajże czy 9 sierpnia został bardzo ciężko ranny w płuco, tak. Prawda, to jest bardzo groźna kontuzja, rana po prostu, wręcz śmiertelna, biorąc pod uwagę te warunki, prawda, polowe, powstańcze, ale udało mu się z tego wylizać. On też takim był bardzo zdeterminowany. Z taką raną właściwie po kilku czy kilkunastu dniach wraca, prawda, i walczy znowu. Znowu zostaje, zaczynał na Woli, później przeniósł się na Stare Miasto, później ewakuował się pod koniec sierpnia, właśnie mniej więcej w tych dniach na Śródmieście. I też ta pierwsza rana nie była ostatnią. Jak pan redaktor wspomniał, był jeszcze dwukrotnie właściwie ranny. Właściwie groziła mu amputacja ręki, bo miał strzaskaną
łopatkę, właściwie zmiażdżoną rękę. A biorąc pod uwagę, że zawsze marzył o zawodzie architekta, no to nieposiadanie ręki było właściwie wyrokiem, prawda? Na szczęście udało się jakoś tą rękę uratować i później rzeczywiście, o czym jeszcze powiemy, Anoda na te swoje wymarzone studia architektoniczne z takim przystankiem jeszcze na Wydział Elektroniki. Zupełnie, dwa odmienne światy. Tak, no ale to pokazuje, że to był rzeczywiście człowiek wielu talentów. Jeszcze, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że cieszył się wśród swoich towarzyszy no, taką opinią no, wręcz świetnego satyryka, prawda? Ale kiedy to było, Państwo zobaczą, to było tak dawno temu. Przyjacielski, towarzyski, tak, ale wymagający w stosunku do współpracowników, do swoich podwładnych, ale tak dawno temu było. O dyscyplinę jako członek tych batalionów szturmowych, prawda, szarych szeregów, o tym do tej karierze też jeszcze nawiążemy. W każdym razie kończąc ten wątek Powstania Warszawskiego, to jest też ciekawy epizod. Otóż jemu pomogli no, ci słynni berlingowcy, to znaczy no, nieprzytomnego go przetransportowali na drugi brzeg. Żołnierze, pamiętajmy, że to nie był jakiś rozkaz sowiecki, żeby ratować Anodę, tylko no, po prostu jasne. Ci Polacy, którzy tutaj no, akurat tak się zaliczyli do takiej okoliczności, chcieli walczyć, chcieli pomóc, no akurat tutaj pomogli rzeczywiście i no, to był nieliczny przypadek, ale nie było takich wiele przypadków, ale rzeczywiście Anodę udało się tym pontonem przetransportować się na prawą stronę Wisły dzięki tym berlingowcom, no i dzięki temu przeżył powstanie warszawskie. Zresztą tutaj mamy też ciekawą historię człowieka, który później też spotka Anodę. Prawdopodobnie również się właśnie na praskim brzegu Wisły wtedy spotkali. Mogli się spotkać Wiktor Herer z Bezpieki. I to będzie też historia, którą Państwu dzisiaj opowiemy. Ciekawa, niejednoznaczna, prawda? W dużej mierze. Dość powiedzieć, że Herer stał właśnie za aresztowaniem Anody. A istnieją takie właśnie spekulacje, że być może pierwszy raz się zobaczyli już wtedy, może się nawet wtedy poznali, może się rozpoznali później już po wojnie. Tak, ale nie jest to nieprawdopodobne. Tak jest. Panie doktorze, jeszcze skoro jesteśmy przy Powstaniu Warszawskim, musimy powiedzieć, że Anoda walczy początkowo na Woli. To jest druga kompania Rudy batalionu Zośka, ale też no, raz, że elitarny w ogóle batalion, tak, a to też zadanie bardzo poważne, bo wchodzi w skład zgrupowania KDW, Komendy Głównej AK, czyli kierownictwa dywersji podpułkownika Jana Mazurkiewicza, pseudonim Radosław. Też niejednoznacznej postaci. No właśnie, Radosław potem niestety zasłynął no, taką postawą, powiedziałbym, kapitulancką wobec komunistów, prawda, kompromisową, że trzeba jednak podjąć jakąś próbę rozmowy, trzeba się ujawniać, prawda? Zresztą właśnie na apel Mazurkiewicza Rodowicz się ostatecznie ujawnił. Prawda? Ostatecznie mówmy, że to był zdrajca, no myślę, że on wierzył w rzeczywistość. Tak, że to nie powiedziałem. Tak, nie, i bardzo słusznie. Znaczy, postać rzeczywiście, no stara znowu biblijna zasada, po owocach poznacie, no te owoce jednak działalności Radosława, prawda, no były jednak opłakane, no bo ci ujawniający się ludzie po prostu później byli wyłapywani, natomiast no ja no, rozumiem, znaczy niekoniecznie popieram, ale rozumiem no to rozumowanie, że tak powiem Radosława, no liczył, że tutaj w tej sytuacji nie da się zrobić nic innego, trzeba jakby wykazać, pokazać dobrą wolę i wtedy zostaniemy oszczędzeni. No okazało się to niestety rozumowanie błędne. Tak jest, warto jeszcze przypomnieć, że w Powstaniu Warszawskim walka początkowo batalionu Zośka właśnie w bardzo newralgicznym punkcie się toczyła, czyli to była tak zwana walka o cmentarze, wyjątkowo krwawa i tam też wykazał się walecznością, zresztą w Powstaniu Warszawskim otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, prawda? O czymś też świadczy, tak jak pan doktor mówił, potem było Stare Miasto, dramatyczna ewakuacja do Śródmieścia i potem Górny Czerniaku właśnie po wylizaniu się, chociaż częściowym z ran, dołączył do swoich kolegów i stamtąd właśnie, jak już mówiliśmy, ewakuowany później na praski brzeg Wisły. Ale uporządkujmy troszeczkę naszą rozmowę, bo zaczęliśmy od momentu rocznicowego, prawda? Te wydarzenia
uroczystości związane z kolejną rocznicą Powstania Warszawskiego trwają. Jak Anoda trafił do powstania, jak trafił w ogóle do wojska? Może oczywiste dla wielu, ale może dla niektórych nie. Jak Anoda dorastał do tego, żeby zostać ostatecznie właśnie szaroszeregowcem i członkiem elitarnej Zośki. Ja się właśnie zastanawiam, czy dzisiaj jeszcze są lekturami te książki, które czytaliśmy, prawda, jako dzieciaki w szkole, prawda, Zośka i Parasol, Akcja pod Arsenałem. Nie wiem. Ja też się teraz nad tym zastanawiam, no mam nadzieję, że są, no bo to rzeczywiście są historie i wciągające, jednocześnie mówiące nam no, pewne tragiczne elementy no, tego pokolenia Kolumbów, no tak już ogólnie powiedzmy ukazujące i myślę, że warto to, żeby nadal lekturami było. No był to chłopak urodzony w rodzinie inteligenckiej, można powiedzieć, no, w jakiejś elicie intelektualnej. Patriotycznej też bardzo. Tak. Syn Kazimierza Rodowicza, inżyniera, profesora Politechniki Warszawskiej, Zofii z domu Bortnowskiej, która była siostrą takiego generała Lesława Bortnowskiego. Przepraszam, panie doktorze, wydawca właśnie by podpowiedział, że Kamienie na Szenie są lekturą szkolną, więc dziękujemy wydawcy. I on tak został. Uczył się w takim prywatnej szkole powszechnej. Warszawska rodzina, to właściwie cały czas w Warszawie siedzieli, no po powstaniu warszawskim na chwilę do Milanówka się przenieśli, później znowu do Warszawy. Więc skończył tą szkołę powszechną i w 1935 roku zaczął naukę, no też znanym, cieszącym się dobrą reputacją gimnazjum i liceum Stefana Batorego. No gdzie już jednocześnie, może warto tym powiedzieć, no uczył się, ale też zaczął tą swoją karierę, można tak powiedzieć, tą ścieżkę harcerską, prawda? Najpierw będąc członkiem 21. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, jeszcze tej szkole powszechnej, no a później tej słynnej 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Słynnej pomarańczarni. I to znowu właśnie czytelnicy Kamieni na Szaniec i tych książek około szańcowych, że tak powiem, powinni doskonale kojarzyć, bo właśnie z tej drużyny będą się wywodziły no wielu członków tych najważniejszych, legendarnych, prawda, Szarych Szeregów, jak Jan Bytnar, prawda, jak Tadeusz Zawadzki, Aleksy Dawidowski, Alek, no właśnie te postacie z lektur szkolnych, które byli nagle ludźmi z krwi i kości, prawda, o tym też warto pamiętać. Czyli no, może to dość typowe, ale charakterystyczne Zośka i reszta, prawda, kolegów, w tym Anoda, trafiają do wojska z harcerstwa. No tak to wtedy było rzeczywiście. Zresztą harcerstwo było bardzo, bardzo modne, można powiedzieć, w II Rzeczpospolitej wśród młodzieży i to przyniosło potem efekty właśnie w postaci też bardzo dobrego wyszkolenia. Już nie mówię o, prawda, morale, ale o wyszkolenia bojowego. Te pierwsze szlify zdobywali właśnie w harcerstwie. To prawda. No i wkraczamy w okres wojenny i tutaj znowu tą dwutorowość w życiu Anody widać. Z jednej strony jest to właściwie od razu takie no, naturalne zaangażowanie w działalność konspiracyjną, no i w te szare szeregi, które są taką kontynuacją w konspiracji właśnie tych struktur harcerskich, prawda, uprawiających tą też tą znaną, taką klasyczną małą dywersję, prawda, jak tam, nie wiem, wrzucanie jakichś gazów zawiązujących do kin, prawda, próby wypisywania kotwicy na murach, czyli to wszystko określamy małą dywersją i to jest mniej więcej znane. Natomiast ja przyznam się, że mi chyba nawet jeszcze bardziej prowokacyjnie trochę powiem, imponuje co innego, że Anoda w tym samym czasie, gdzie przecież mamy okupację, właściwie edukacja jest prowadzona tylko do minimum, mamy tą konspirację, on jednak się kształci, prawda? Tak, bo przed wojną udaje mu się zdać tak zwaną małą maturę, a maturę dużą zdaje właśnie w czasie wojny. W czasie wojny w warunkach konspiracyjnych przecież no, w czasie takiego egzaminu mógł być po prostu łapanka, mógł być nalot niemiecki, wszyscy by trafili do obozu koncentracyjnego, przecież to było tajne, czyli zakazane. Tak więc dla mnie to jest zupełnie no fantastyczna jakaś taka determinacja, że mimo tego wszystkiego, bo mógł przecież powiedzieć, ja konspiruję, nie mam czasu na naukę, jestem tylko konspiratorem. On nie dość, że konspirował, to jeszcze się uczył, prawda? I to rzeczywiście te kolejne szczeble pokonywał. To jest dla mnie rzeczywiście coś imponującego, muszę przyznać. No ale też równie imponujące oczywiście są te działania no, od małej dywersji, powiedzmy, do dużej dywersji, czy do tej wielkiej dywersji, bo tak mniej więcej wygląda ta kariera Anody. Pamiętajmy, że w momencie wybuchu wojny on ma raptem ile? 17 lat, prawda? Bo to jest rocznik 23. No to jest młody chłopak, no. A mimo wszystko te szare szeregi nie są traktowane jako takie, no jakby służba tylko pomocnicza, prawda, te chłopaki, które mają tam no, wynieść, zanieść, pozamiataj, mówiąc w skrócie. Oni się od razu angażują w konkretną działalność no, bojową, prawda, no to co później
będzie w formie grup szturmowych, szarych szeregów, no to są po prostu oddziały, które uczestniczą w tej wojnie. Tak. Bądź jako mała dywersja, czyli właśnie te różne takie przeszkadzające, ale bardzo utrudniające życie okupanta działania, no po wysadzanie mostów, czy działania po prostu zbrojne, o których też zapewne jeszcze zaraz powiemy, a to są nastoletni chłopcy. No. Wysadzanie mostów, wysadzanie pociągów, zdobywanie broni, to są właśnie te akcje. Akcje bojowe, atak na posterunek Grenzschutzu w Sieczychach na przykład, akcja o kryptonimie Celestynów, czyli opanowanie wagonu z więźniami przewożonymi z obozu koncentracyjnego na Majdanku do Auschwitz. To też glosa do tego, czy Polacy brali udział w w tych działaniach przeciwko Holokaustowi, czy nie. No to jest przykład, że rzeczywiście widziano ten problem i starano się w miarę możliwości mu przeciwdziałać. Rzeczywiście tutaj w akcji o kryptonimie Celestynów uratowano tak blisko 50 więźniów, którzy byli więzieni na śmierć po prostu do Auschwitz. Jakże przeczy to obrazkowi, który widzieliśmy na przykład na filmie Nasze Matki, Nasi Ojcowie, kiedy to brudni jacyś w ogóle, prawda, obdartusy z opaskami biało-czerwonymi, ale wiesz, faryzeuszom to się by nie podobało, saduceuszom, że brudni, ale obozu, tak, to była wojna, są Żydzi, to zamykają z powrotem, prawda, nie za bardzo było się gdzie wymyć. Drodzy Państwo, zupełnie inaczej. Za jedną z tych akcji, już Państwo pewnie wiedzą, o czym będziemy mówić, dostał Krzyż Walecznych, to jest tak zwana akcja Meksyk 2, a pod tym kryptonimem kryje się po prostu akcja pod Arsenałem, prawda? No to jest ta najsłynniejsza. Słynne odbicie Rudego, dramatyczne. Wiemy, że też przekładane w czasie, prawda? Gdyby wcześniej się udało, może Rudy by ostatecznie przeżył, nie było happy endu. Brawurowa akcja, ale Rudy w zatrzymaniu zakrótku umiera, ginie, ale to nie jest jakby wynik błędów tej akcji, którą przeprowadzono wzorowo, fantastycznie zupełnie, tylko po prostu tego skatowania, prawda? No już organizm młodego chłopaka tego nie wytrzymał. Też dzisiaj różne dziwne rzeczy się wyprawia prawda, z relacjami między chłopakami, sugeruje jakieś, prawda, postawy gejowskie. To są w ogóle jakieś straszne rzeczy. Nie będziemy się w to zagłębiać. Patrzę, że czas nam pędzi nieubłaganie. A dlaczego gejowskie to są straszne rzeczy? Czy już boi się Kościoła, czy czego? Przerabialiśmy powstanie warszawskie, przerabialiśmy szare szeregi, grupy szturmowe. Mamy jeszcze chwilę, kilka minut, żeby opowiedzieć o okresie powojennym, co tutaj się dzieje z Zanodą. Chyba podkreślenia wymaga to, że on dalej walczy, prawda? Tak. To jest delegatura sił zbrojnych na kraj, czyli kontynuacja Armii Krajowej. Jest w obstawie znowu już wymienianego dzisiaj podpułkownika Mazurkiewicza, Radosława, od którego zresztą mamy rondo, prawda, Radosława w Warszawie, tam ten wielki marsz z wielką biało-czerwoną flagą powiewa, czyli walczy dalej, rozpoznaje urzędy bezpieczeństwa, akcje propagandowe prowadzi przeciwko komunistom, komuny nie lubił chyba równie gorąco, jak nie lubił niemieckiego nazizmu, prawda, przynajmniej jego postawa o tym świadczy. Ochrania też od odprawy dowództwa delegatury sił zbrojnych, czyli bardzo poważne zadanie, ale nie tylko. No właśnie, tu bym pewien kontrapunkt postawił. Rzeczywiście trudno przypuszczać, żeby lubił komunistów, natomiast próbował jakoś w tej nowej rzeczywistości działać na tyle dobrze, na ile się da. Stąd też próbował właśnie scalać to środowisko, prawda, zośkowców, upamiętniać ich losy. Przecież ten słynny Las Krzyży Brzozowych, prawda, na Powązkach, to jest w dużej mierze inicjatywa właśnie Anody. To nie chodziło o to, żeby, bo pamiętajmy, że on się we wrześniu 1945 roku, czyli relatywnie wcześnie, ujawnia na prośbę czy na polecenie Radosława, i próbuje teraz już nalegamy, mówiąc brzydko, jakoś tej rzeczy. Ale są jeszcze młodzi, tacy bez mózgu, wiesz. Tylko biorąc pod uwagę takie nieinokoliczności, 15, 16 lat, ale jest, wiesz, bez mózgu. Całkiem bez mózgu. To znaczy, tworzenie takiego środowiska, kultywowanie pamięci, on idzie na ten wydział
elektryczny, prawda, Politechniki, po pewnym czasie przechodzi na tą architekturę, nawet myśli o udziale w odbudowie Warszawy, ale nie po to, żeby służyć komunistom, prawda, tylko żeby zapewnić ludziom po prostu te mieszkania w ramach tej pracy organicznej po prostu, jakby powrotu do jakby tego, co było wcześniej. Tak więc rzeczywiście to też warto pamiętać, że po tym okresie półrocznym, czy no ponad półrocznym, kiedy rzeczywiście walczył w konspiracji, no na jakby właśnie przechodzi na ten nowy etap, gdzie jednak postanawia działać już jawnie, no legalnie, nie łamiąc prawa, prawda? No ale to go nie uratowało, jak się okazało. No właśnie, czyli pokazuje to chyba jasno, że komuniści likwidowali na wszystkich, tak, którzy im realne i nierealne zagrożenie, bo Amada nie był żadnym zagrożeniem. Po 45 roku nie był żadnym zagrożeniem. Ale był młodym polskim patriotą i zapewne z tego powodu już należało go sprzątnąć. To wystarczało, bo tacy ludzie właśnie ideowcy byli bardzo groźni. I tutaj nasza ogromna robota, jeśli chodzi o batalion Zośko, upamiętnianie właśnie tej historii, czyli tworzenie list ewidencyjnych poległych, zaginionych, tworzenie archiwum, namawianie kolegów, ci, którzy przeżyli, radio do pisania wspomnień. No i ta najważniejsza praca, można powiedzieć, czyli właśnie ekshumacje, pogrzeby na cmentarzu powązkowskim, które też doprowadzą ostatecznie do tego, że trafi na powązki wojskowe po tym, jak zostanie prawdopodobnie zamordowany, prawda? Ale zostanie też odnaleziony dzięki grabarzom, którzy po prostu znali go, prawda? Bo on tam często bardzo się pojawiał i co umożliwiło rodzinie potem wydobycie go z takiego bezimiennego dołu. Zresztą tu od razu możemy powiedzieć, że to jest ta tak zwana druga łączka, tak, o której się rzadko mówi. Właśnie został mniej więcej z około 150 osobami zrzucony do takiego dołu, prawda, który jest, jak się idzie na łączkę tą znaną, prawda? To się mija właśnie kwatery wcześniejsze, to jest GHI mniej więcej, to są te kwatery. Tam 150 osób ponad wciąż leży pod ustawionymi później grobami, a na górze sobie spoczywa na przykład Florian Siwicki. To Państwu też pewnie uświadomi, jak trudna będzie to operacja, żeby dostać się znowu do tych ludzi na tej drugiej łączce, ale na tej drugiej łączce właśnie Anoda ostatecznie nie spoczął, tylko został do grobu rodzinnego. Na powązkach wojskowych został właśnie ostatecznie pochowany. I leży bodajże obok, znaczy niedaleko Grzegorza Przemyka. Kolejne ofiary. To jest też ciekawe, takie memento mori. Ale rzeczywiście, bo patrzę na zegar, że został na mało czasu, właściwie cała zagadka śmierci. No właśnie, panie doktorze, to tak rzeczywiście w ekspresowym skrócie, jak to się stało, że został aresztowany i jak ostatecznie zginął. Te bezpośrednie przyczyny są nie do końca jasne, bo ogólnie no wiemy, rzeczywiście była to osoba, która po prostu nie pasowała do tego systemu, miała inny punkt odniesienia, była samodzielna, no i była dla komunistów po prostu nie po drodze, jeszcze z tą przeszłością akowską, działalnością później w delegaturze sił zbrojnych, to nie miał szans. Natomiast dlaczego akurat w Wigilię 48 roku, no to jest pytanie, które do dzisiaj trochę jeszcze sprawia problemów historykom, no bo mamy takie teorie, no które byłyby śmieszne, gdyby nie były straszne, to znaczy na przykład parę dni wcześniej podobno wybuchł bojler z wodą w mieszkaniu Zofii Dzierżyńskiej, prawda, w Pałacu Prezydenckim. I właśnie ten Wiktor Herer, o którym wspomnieliśmy, on mówił, że on prewencyjnie aresztował razem z Julią Brystygierową Anodę, dlatego, żeby go chronić. No. Czy jeszcze gorsi mogli go aresztować i jeszcze w gorsze ręce mógł trafić. No to jest raczej bajka dla naiwnych, prawda? No Wiktor Herer był po prostu ubekiem, tak? Naczelnikiem Wydziału IV. Próbował właśnie się pozorować, że był taki, tutaj próbował ratować, nie ratować, ale no raczej to jest tylko gra, którą później, ta maska, którą przebrał później. Na drugi absurdalny zupełnie argument, że na Politechnice właśnie warszawskiej ktoś na sznurku spuścił szczura, który przestraszył córkę Bieruta. No proszę sobie zdać sprawę, jakie to są absurdalne zupełnie zarzuty. A za takie zarzuty zupełnie serio rozpatrywano, że one mogły być przyczyną dlatego bezpośrednio, że właśnie Anodę aresztowano. No to jest tylko chyba w totalitarnym systemie takie rzeczy mogą stać się przyczyną śmierci, aresztowania i później w efekcie śmierci niewinnego człowieka. No zupełnie rzecz absurdalna. Ubecy i Herer zapewne nie mieli tutaj, prawda, żadnych skrupułów wobec Anody. Świadczą o tym też obrażenia, jakie miał
podejrzewa się też, prawda, że większość obrażeń powstała w śledztwie, czyli musiał przejść straszne śledztwo właśnie tam na Koszykowej. I tu się robią sprzeczne pewne zeznania, bo rzeczywiście wiemy, no z tego, co protokoły wykazują, oczywiście są tylko, one są wierzchołkiem góry lodowej, ale wiemy, że był przesłuchiwany no, oficjalnie 5 razy, widocznych pobić, no tak zewnętrznie, na pierwszy rzut oka nie stwierdzono, ale później różne były ekspertyzy, dokładnie, panie redaktorze. Otóż to, jest też wersja o tym, że on sam wypadł z tego okna, no jakoś dążąc do może przeskoczenia, bo niedaleko była ambasada brytyjska, może się przeskoczyć, nieszczęśliwie upadł, później został dobity. Ale kontrargument jest taki, że raczej, prawda, że raczej ktoś pomógł, prawda, i że sam by nie rozpoznał tak sytuacji, jedno, prawda, bo samobójcą nie był, prawda? Jedno jest pewne, jakbykolwiek jakby były dokładnie szczegóły tej sprawy, no to jest oczywiste, że odpowiedzialne za tą śmierć z młodego 26-letniego człowieka jest UB, prawda, i ten aparat represji. Natomiast też polecam Państwu niedawno wydaną książkę Przemysława Benkena, Tajemnica śmierci, czy Zagadka śmierci Jana Anody, i tam jest pokazane wszystkie te scenariusze, wszystkie wersje wydarzeń, warto tego sięgnąć, jeżeli Państwo są bardziej zainteresowani tą historią. Na pewno też dobrych zamiarów nie mieli, bo nie powiedzieli rodzinie w ogóle, co się stało, prawda, z Anodą. Musimy niestety kończyć. Tadeusz Płużański, dr Patryk Pleskot, kłaniamy się, do usłyszenia za tydzień. Dobranoc Państwu. Reklama. Koncert pożyczeń. Panu Waldemarowi z małżonką, spełnienia marzeń o kanarkowym cabrio, życzy teściowa. A bank Crédit Agricole wsłuchuje się w te życzenia i dołącza do nich pożyczkę gotówkową oraz muzyczną dedykację. I takie spełnianie życzeń to ja szanuję. Pożyczka gotówkowa na małe i duże życzenia w banku Crédit Agricole. Cały bank dla Ciebie. A Ty czego sobie pożyczysz? Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,7%. Jeśli nie masz kredytów Crédit Agricole Bank Polska S.A., skorzystaj z promocji do końca października. Warunki w placówkach i na stronie www. Udzielenie kredytu zależy od posiadania zdolności kredytowej. Zadzwoń 19019. Koszt według stawek operatora. Po reklamie. Autopromocja. Rozmowa kulturalna w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do środy po godzinie 23.30. To informacje i rekomendacje na temat aktualnych wydarzeń ze świata kultury. Malarstwo, rzeźba, wystawy, muzyka, film, happeningi, spotkania literackie, festiwale, wyprawy kulturalne. Rozmowa kulturalna po 23.30. Zapraszam. Maja Kluczyńska. Autopromocja. Polskie Radio 24. Zbliża się godzina 21. Czas na informacje dnia. W wyborach samorządowych nie będzie książeczek, a jedynie płachty do głosowania, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. Ulga na ocieplanie budynków prawdopodobnie od przyszłego roku. Rząd w ten sposób chce walczyć ze smogiem. Odblaski dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Rusza kampania na rzecz bezpieczeństwa. Michał Walczyk, zapraszam. Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych. Zarejestrowano ich 27, a w całym kraju prawie 9 tysięcy lokalnych komitetów. W jesiennych wyborach samorządowych nie będzie tak zwanych książeczek do głosowania, a jedynie pojedyncze, wielkoformatowe karty. Książeczka do głosowania będzie tylko wtedy, kiedy komitetów wyborczych na liście będzie więcej niż 20, mówi szef Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Wojciech Hermeliński. Karty będą mniejsze, one będą miały rozmiar od A4 do A2, więc to nie są już takie wielkie jak pierwotnie przewidywana A0, która była naprawdę ogromną płachtą. Dużo wygodniej będzie tutaj wyborcom stawiać znaki. Głosując dla komisji będzie to też ułatwienie i przyspieszy postępowanie, bo nie będzie potrzeby kartkować książeczki. Sędzia Hermeliński dodał, że na decyzję PKW miała wpływ zmiana kodeksu wyborczego poprzez znaczące ograniczenie liczby kandydatów. Brano też pod uwagę wygodę wyborców. No tutaj już rzeczywiście nie zmieściłyby się te wszystkie komitety, w związku z czym książeczka będzie potrzebna, ale myślę, pewnie to będzie mniejszość. Generalnie będzie to lista jednostronicowo zadrukowana. Wybory samorządowe 21 października, a ewentualne drugie tury 4 listopada. Od przyszłego roku rząd chce wprowadzić nową ulgę w podatkach, tak zwaną ulgę termomodernizacyjną. Od dochodu będzie można odliczyć 23% wydatków na ocieplenie domu, ale nie więcej niż 53 tysiące złotych.
Wprowadzenie takiej ulgi przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przygotowany przez resort finansów, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Ustawa stosowna została wpisana do wykazu prac Rady Ministrów w ubiegłym tygodniu. Mam nadzieję, że ona nie budzi kontrowersji większych zarówno na poziomie rządu, jak i parlamentu. Będziemy szybko ją procedować. Ulga ma pomóc w walce ze smogiem. Koszty zdrowotne i finansowe z nim związane w Polsce mogą wynosić rocznie nawet 30 miliardów euro. Wynika z raportu przedstawionego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Minister Emilewicz podkreślała, że smog nie jest tylko problemem teoretycznym. Chcemy rozmawiać o smogu nie tylko wtedy, kiedy stany alarmowe są przekroczone, czyli nie tylko wtedy, kiedy zaczyna się sezon grzewczy, dlatego że teraz jest dobry czas i wiemy o tym, że Polacy, ci, którzy nie są przypięci do sieci energetycznych, zaopatrują się właśnie w paliwa, czy też podejmują jeszcze, biorąc pod uwagę na wydłużony sezon budowlany, prace remontowo-budowlane we własnych domach, które mogłyby na przykład poprawić jakość termiczną ich domów. Od niedawna obowiązuje także ustawa mająca na celu wyeliminowanie z rynku węgla złej jakości. Wszyscy uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych mają otrzymać odblaskowe breloki. To główny element ogólnopolskiej akcji PZU. Breloki trafią do każdej szkoły, mają zmniejszyć odsetek wypadków drogowych z udziałem najmłodszych. W ubiegłym roku ucierpiało w nich ponad 911 dzieci poruszających się pieszo, zwłaszcza po zmroku. Wkrótce jesień, wieczorna szaruga, a dzieci na drogach widziały już niejedno. Widziałam kiedyś jakiegoś człowieka, który prawie wpadł pod samochód. To była jego wina, dlatego że nie był widoczny. Trzeba mieć przede wszystkim przy sobie odblask. Do wszystkich uczniów klas 1-3 szkół podstawowych mają trafić specjalne odblaskowe breloki z czerwonymi diodami LED. Po prostu taki on ratuje życie. Mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. On pozwala kierującemu zauważenie pieszego, który jest w taki odblask wyposażony nawet ze 150 metrów. Kampanię zorganizowaną przez PZU wspiera MEN i jej szefowa Anna Zalewska zapowiada jednak, że dodatkowych lekcji bezpieczeństwa nie będzie. Trzeba być bardzo ostrożnym z dodatkowymi przedmiotami. Jest to ograniczona możliwość dzieci, żeby przebywać w szkole. My realizujemy te treści. Są za to zapisy w podstawach programowych, które wymagają poruszania tych tematów na dostępnych dziś przedmiotach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W ramach kampanii w telewizji będą emitowane także spoty namawiające do noszenia odblasków. Niemiecki rząd potępił próby ataków na migrantów w Chemnitz. Wczoraj w tym saksońskim mieście od ciosu nożem zginął 35-letni Niemiec. Policja zatrzymała w sprawie 23-letniego Syryjczyka i 22-letniego Irakijczyka. Są podejrzani o udział w bójce, podczas której mężczyzna miał być ugodzony nożem. W mieście w reakcji na zabójstwo mężczyzny odbyły się demonstracje, a sytuacja cały czas jest napięta. Jak twierdzi policja, zdarzenie wykorzystali neonaziści, którzy próbowali wyłapywać na ulicach migrantów, aby dokonać samosądu. Zajścia w Chemnitz potępił rzecznik rządu Niemiec. Zdecydowanie odrzucamy masowe polowania na ludzi, którzy inaczej wyglądają, którzy mają inne pochodzenie. Nie godzimy się na próby szerzenia nienawiści i nietolerancji na ulicach. W naszych miastach takie działania nie mogą mieć miejsca. Mogę w imieniu rządu niemieckiego powiedzieć, że z całej mocy to potępiamy. Seibert zapewnił, że policja dokładnie wyjaśni zajście, podczas którego zginął niemiecki obywatel, a sprawców postawi przed wymiarem sprawiedliwości. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Noc będzie na ogół pogodna, ale słabe opady deszczu na północnym zachodzie, a mgły na południowym wschodzie. Będą one ograniczały widzialność do pół kilometra. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami niewielkie przelotne opady deszczu. Temperatura od 11 do 13 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 21. Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Przy mikrofonie Maria Furdyna zapraszam na wieczorne wydanie magazynu Północ-Południe. W programie m.in. trzeci dzień obrad Krajowej Rady Sądownictwa zakłócony przez obywateli RP. Przewodniczący Krajowej Rady zwrócił się do pana rektora z prośbą o umożliwienie normalnego funkcjonowania i przywrócono stan, nazwijmy to, normalności. Kolejna odsłona kampanii samorządowej w Warszawie.
Prawo i Sprawiedliwość, uszczelniając system podatkowy, doprowadziło do tego, że wiele miliardów złotych można było przekazać na różne programy społeczne. Nie jest przesądzone, czy Unijny Trybunał Sprawiedliwości zajmie się pytaniami Sądu Najwyższego, uważa wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Na razie jest czysta czynność techniczna, czyli jest skierowanie do tłumaczenia tych pytań. Polskie Radio 24. Północ, południe. Trzeci dzień obrad Krajowej Rady Sądownictwa został zakłócony przez obywateli RP, którzy zablokowali salę posiedzeń. Członkowie KRS-u zasiedli do stołu obrad z blisko 4-godzinnym opóźnieniem po wyprowadzeniu protestujących przez policję. Początek obrad zaplanowano na godzinę 10:00 od rana, jednak salę posiedzeń blokowało kilkunastu obywateli RP, którzy nie wpuszczali członków KRS-u do środka. Po godzinie 12:00 po kilkukrotnych apelach ze strony administratora budynku o opuszczenie gmachu do akcji przystąpiła policja, która wyprowadziła protestujących, mówił rzecznik KRS-u Maciej Mitera. Przewodniczący Krajowej Rady zwrócił się do pana rektora z prośbą o umożliwienie normalnego funkcjonowania. Państwo widzieliście, no, przywrócono stan, nazwijmy to, normalności budynku. Z uwagi jednak na poranny protest, plan pracy Krajowej Rady Sądownictwa uległ zmianie i nie wybrała ona kandydatów do Izby Cywilnej, powiedział sędzia Jarosław Dudzicz. Ponad trzy godziny opóźnienia zrobiło swoje. Z drugiej strony także to, że ci kandydaci, część kandydatów do Izby Cywilnej była przesłuchiwana dzisiaj rano, także zespół jeszcze musiał spotkać się, naradzić. Te prace będą kontynuowane jutro, podobnie zresztą jak rozpatrywanie kandydatur do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Budynek, w którym obraduje KRS, należy do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Czas na informacje z kampanii samorządowej. Sztab wyborczy Patryka Jakiego przypomina niezrealizowane obietnice Platformy Obywatelskiej z kampanii wyborczych w Warszawie. Akcja nazywa się Obietnice Rafała i Hanki. W pierwszej kolejności sztab Patryka Jakiego rozlicza PO ze zobowiązań w sprawie budowy metra. W 2006 roku Hanna Gronkiewicz-Walc obiecywała warszawiakom dokończenie budowy drugiej i budowę trzeciej linii metra, mówi poseł PiS-u Paweł Lisiecki. Parlamentarzysta przypomina, że teraz Rafał Trzaskowski powtarza to samo. W 2006 roku obiecywano trzecią linię metra, tak w 2018 roku przedstawiciel Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski również obiecuje trzecią linię metra. Biorąc pod uwagę wypowiedzi pana Rafała Trzaskowskiego, gdzie wyśmiewał propozycję Patryka Jakiego co do budowy metra, zmienił zdanie w przeciągu 3 tygodni, uznał, że nie tylko trzecia i czwarta linia metra jest potrzebna, ale nawet piąta. Na spotkaniu z dziennikarzami poseł Lisiecki zapytał Rafała Trzaskowskiego i warszawski ratusz, skąd wezmą pieniądze na sfinansowanie tych linii metra. Według Pawła Lisieckiego władze stolicy zamierzają dofinansować metro dopiero w 2040 roku. A PiS będzie w dalszym ciągu prowadzić merytoryczną kampanię przed wyborami samorządowymi, zapewnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Gość radiowej jedynki krytykuje PO za prowadzenie negatywnej kampanii, czego przykładem są jej billboardy. Chcemy w tej kampanii skoncentrować się na propozycjach merytorycznych, które przedstawiamy Polakom w ostatnim tygodniu. Ale przedstawiliśmy we wszystkich. Tak, tylko że nie jest to kampania negatywna, a kampania merytoryczna. My na absurdalny zarzut odpowiedzieliśmy informacją na temat tego, co się wydarzyło. Otóż Prawo i Sprawiedliwość, uszczelniając system podatkowy, doprowadziło do tego, że wiele miliardów złotych można było przekazać na różne programy społeczne, takie jak 500+, czy Wyprawka Plus, czy obniżenie wieku emerytalnego. Kukiz 15 domaga się od PiS i PO ujawnienia kosztów ich kampanii billboardowych oraz wpłacenia tych pieniędzy do budżetu. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka zapowiedział, że zwróci się w tej sprawie do liderów obu partii, Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Schetyny, w trybie dostępu do informacji publicznej. Prawo i Sprawiedliwość w ciągu 4 lat kadencji weźmie 72 miliony złotych z kieszeni Polaków, a Platforma Obywatelska 64 miliony. Marnują te pieniądze na zaśmiecanie Polski idiotycznymi billboardami, na idiotyczne spoty, na konfetti, na, prawda, swoje imprezy, na ściąganie ludzi autobusami, prawda, na nikomu niepotrzebne konwencje. Stanisław Tyszka przypomniał, że projekt likwidacji partyjnych subwencji autorstwa Kukiz 15 czeka na rozpatrzenie przez Sejm. My będziemy prowadzili kampanię uczciwie, to znaczy nie za pieniądze Polaków, wyciągnięte im przymusem z kieszeni, tylko za pieniądze naszych kandydatów i ewentualne wpłaty
wyborców. Apelujemy do Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, żeby natychmiast zwrócili te pieniądze, które wydali na te billboardy, do budżetu i żeby zrzekli się subwencji. Stanisław Tyszka stwierdził, że Kukiz 15 jako jedyne sejmowe ugrupowanie zrzekło się subwencji budżetowej. Wicemarszałek zaprezentował w Sejmie tablicę z napisem "Okradacie ten kraj bez żadnego pojęcia". Wyjaśnił, że to cytat z piosenki Kultu pod tytułem "Prosto". Poniżej sumy subwencji PiS i PO oraz hashtag "Oddajcie subwencje" i podpis Kukiz 15. Stanisław Tyszka podkreślił, że przekaz ten nie będzie rozpowszechniany na billboardach. A Jacek Wojciechowicz, kandydat niezależny na prezydenta Warszawy, zwraca uwagę na zły stan wiaduktu trasy Łazienkowskiej przy parku Agricola. Podczas konferencji prasowej pod tytułem "Jak długo wytrzymają warszawskie wiadukty? Czy grozi nam katastrofa jak w Genui?" mówił, że jest przygotowany plan remontu tego wiaduktu oraz zapewnione potrzebne środki. Koszt remontu oszacowano na 50 milionów złotych. Jacek Wojciechowicz apelował do prezydent Warszawy, aby jak najszybciej rozpoczął się remont tej części wiaduktu trasy Łazienkowskiej. Jest to wiadukt, który już wiadomo od kilku lat jest w katastrofalnym stanie. I proszę też dobrze mnie zrozumieć, ja nie chcę atakować władz miasta za to, że on jeszcze nie został wyremontowany, ale decyzja o tym, że ma być remontowany, zapadła dokładnie wtedy, kiedy spalił się most Łazienkowski. Dlatego apeluję do pani prezydent o dopilnowanie tego, by ten remont rozpoczął się jak najszybciej. Jacek Wojciechowicz zarzuca innym kandydatom na prezydenta Warszawy prześciganie się w nierealnych obietnicach, podczas gdy według niego czekają na rozpoczęcie inne pilne inwestycje. Partia Razem będzie zachęcać do głosowania na jej członków w wyborach samorządowych hasłem "Polska, wygodny dom dla wszystkich". Dziś przedstawiciele ugrupowania przedstawili hasło podczas spotkania z dziennikarzami przed siedzibą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Mateusz Mir z Zarządu Krajowego Partii Razem zapowiedział merytoryczną kampanię wyborczą. My będziemy prowadzić tę kampanię, skupiając się przede wszystkim na pozytywnych rozwiązaniach dotyczących codziennych problemów Polek i Polaków. Nie będziemy wchodzić w takie potyczki, jakie widać ostatnio w kampanii Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Potyczki na billboardach czy w mediach masowego przekazu. Adrian Zandberg, również z Zarządu Krajowego Partii Razem, zapowiedział liczne spotkania z wyborcami. Przyjeżdżam tutaj bezpośrednio z Podlasia. Za chwileczkę jadę na Podkarpacie i do Małopolski. Tam wszędzie rozmawiamy o naszym programie i tam wszędzie ludzie są głodni polityki, która opiera się na konkretach, a nie na przepychankach. Ludzie chcą rozwiązań, które ułatwią im życie. A Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała o formacie kart do głosowania w tegorocznych wyborach samorządowych. Decyzję PKW przedstawił jej przewodniczący Wojciech Hermeliński. Będzie to karta w postaci tak zwanej płachty, chociaż to już nie będzie płachta taka w rozumieniu, jak miała być w oparciu o przepisy jeszcze sprzed nowelizacji. Te karty się znacznie zmniejszyły z uwagi na to, że Kodeks Wyborczy prowadził, tutaj zmienił zasadę ilości kandydatów. Kiedyś można było zgłaszać dwa razy tyle, ile jest mandatów. Teraz można zgłaszać tylu kandydatów, ile jest mandatów w danym okręgu plus dwa. W związku z tym karty będą mniejsze. Dyskusja na temat kształtu i wyglądu kart do głosowania trwa od ostatnich wyborów samorządowych w 2014 roku. Wówczas w skali całego kraju w wyborach do sejmików wojewódzkich liczba głosów nieważnych stanowiła przeszło 17%. Z kolei w wyborach samorządowych w roku 2010 i w 2006 oddano ponad 12% głosów nieważnych. Zdaniem niektórych tak wysoki odsetek był spowodowany wyglądem książeczki oraz niejasną instrukcją głosowania. A do dzisiaj można było zawiadamiać Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego komisarza o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z przepisami tylko ta instytucja może zgłosić kandydatów w wyborach samorządowych i prowadzić na ich rzecz agitację wyborczą. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik poinformował, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytań Sądu Najwyższego na razie prowadzi jedynie czynności natury technicznej. Wiceminister podkreślił, że unijny Trybunał nie zajął żadnego stanowiska w sprawie Polski. Trybunał prowadzi standardową procedurę, nie ma jeszcze decyzji, czy zajmie się tą sprawą, mówił wiceminister Michał Wójcik.
To jest czynność natury technicznej. Skierowane zostały te pytania do tłumaczenia. Nic nadzwyczajnego nie dzieje się akurat w tej sprawie. I nawet nie wiemy, no, czy ta sprawa będzie, nie wiem, w trybie przyspieszonym, czy w trybie zwykłym prowadzona. Na razie jest czysta czynność techniczna, czyli jest skierowanie do tłumaczenia tych pytań. Oczywiście, jakie będzie rozstrzygnięcie, trudno mi powiedzieć w tym momencie. Równie dobrze może być rozstrzygnięcie wyroku takie, że Trybunał nie podejmie się odpowiedzi na te pytania prejudycjalne. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 9 sierpnia. Wówczas Trybunał zaczął formalnie zajmować się pytaniami, które Sąd Najwyższy sformułował tydzień wcześniej. A Sąd Najwyższy zadał pytania o zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Sąd Najwyższy postanowił przy tym zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym, które dotyczą przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro w ubiegłym tygodniu skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie tej decyzji Sądu Najwyższego. Jego zdaniem działanie Sądu Najwyższego jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin zapowiedział, że w 2018 roku w ramach szybkiej ścieżki w sumie do polskich firm i polskich naukowców trafią kolejne prawie 3 miliardy złotych. W Warszawie zaprezentowano projekty startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które powstały dzięki grantom z tego programu. Jarosław Gowin poinformował, że na przedsiębiorców w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka do końca roku czeka niemal 1,5 miliarda złotych. Chciałbym zachęcić polskich przedsiębiorców do zainteresowania tymi konkursami, które są przed nami. Jeszcze w 2018 roku, czyli w ciągu najbliższych miesięcy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi konkursy, które łącznie opiewają na kwotę 1,5 miliarda złotych. To są te pieniądze, które mogą wpłynąć do polskiej gospodarki, nadać jej nie tylko nowy dynamizm, ale nadać jej nowy kształt. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz przypomniała, że pod koniec kwietnia weszła w życie konstytucja dla biznesu, która dla małych i średnich firm zakłada wiele ułatwień. Podkreśliła, że celem rządu jest otwarcie się polskiego sektora publicznego na nowe technologie. Na innowacyjne towary i usługi, aby to administracja publiczna była awangardą zamówień nowoczesnych technologii. Nabór wniosków w konkursie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw już się rozpoczął i potrwa do 14 grudnia. W przypadku dużych firm i konsorcjów wnioski będzie można składać od 3 września do 30 listopada. Dziś podpisano kolejną umowę na wsparcie w ramach szybkiej ścieżki dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów. Dofinansowany został projekt poświęcony wielofunkcyjnym rozwiązaniom telekomunikacyjnym. Do końca roku 2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach szybkiej ścieżki dla polskich firm i polskich naukowców na tworzenie innowacyjnych produktów zakontraktowało prawie 3,5 miliarda złotych. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Rząd planuje wprowadzenie od 1 stycznia przyszłego roku nowej ulgi podatkowej, ulgi termomodernizacyjnej. Będzie można odliczyć od dochodu 23% wydatków związanych z termomodernizacją domu, ale nie więcej niż 53 tysiące złotych. Wprowadzenie takiej ulgi przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przygotowany przez resort finansów. Według minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz z dużą pewnością można powiedzieć, że tak jak zapowiadano, ulga wejdzie w życie od początku przyszłego roku. Ustawa stosowna została wpisana do wykazu prac Rady Ministrów w ubiegłym tygodniu. Mam nadzieję, że ona nie budzi kontrowersji większych, zarówno na poziomie rządu, jak i parlamentu. Będziemy szybko ją procedować. Jadwiga Emilewicz podkreśla, że ulga ma poprawić jakość termiczną domów, a dzięki temu pomóc w walce o lepsze powietrze w Polsce. Ulga termomodernizacyjna jest wzorowana nieco na uldze budowlanej, jaka obowiązywała na początku lat 2000, czyli ci, którzy zdecydują się na ocieplenie domu z wymianę okien, wymianę drzwi, będą mogli liczyć na ulgi podatkowe. No nie muszę mówić, że mamy nadzieję, że tym dodatkowym efektem ubocznym tej ustawy będzie również znaczące uruchomienie rynku remontowo-budowlanego. To też, mam nadzieję, będzie dobry impuls gospodarczy. Planuje się, że nowelizacją ustawy zakładającą wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej rząd przyjmie w 4 kwartale tego roku. Północ, południe.
Program informacyjny Polskiego Radia 24. Od dziś zaczyna pracę 11 specjalistycznych sądów okręgowych ukierunkowanych na ochronę dzieci. Weszły także w życie przepisy, które pozwalają skuteczniej reagować w przypadkach odebrania za granicą dziecka polskiemu obywatelowi lub zagrożenia dobra dziecka. Zmieniamy dotychczasową politykę, która przez lata nie stała na straży dzieci, mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, który nadzorował przygotowanie tych przepisów. W Polsce od dziś zaczynają funkcjonować takie rozwiązania, jakie powinny funkcjonować od 28 lat, szanowni państwo. Od dziś można powiedzieć, w tym obszarze zaczyna się normalność. Wprowadzamy sądy specjalistyczne. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik poinformował, że w 2014 roku do Ministerstwa Sprawiedliwości trafiło 59 spraw z prośbą o ochronę polskich dzieci za granicą. W ubiegłym roku było ich już 122, a dziś jest ich 51. Urzędy takie jak Jugendamt w Niemczech bardzo szybko zabierały dzieci. Teraz to się zmieniło, dodaje wiceminister. Od dziś nie będzie już możliwości wydania dziecka do czasu uprawomocnienia się postanowienia w tej sprawie. Przez lata było tak, że szanowni państwo, sąd wydawał postanowienie w pierwszej instancji, a już dzień później dziecka nie było w Polsce. Na dziś już są zupełnie nowe regulacje. Do czasu uprawomocnienia się postanowienia dziecko ma pozostać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sądy okręgowe delegowane do spraw dzieci będą musiały rozpoznać konkretny przypadek w ciągu 6 tygodni. Dotychczas sądom rejonowym zajmowało to średnio 2 lata. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Od dziś kierowcy mogą już korzystać z nowego fragmentu trasy S3 od węzła Lubin Północ do węzła Lubin Południe. Nowo oddana droga ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas. Niemal 10-kilometrowy odcinek kosztował ponad 261 milionów złotych. To nie tylko ułatwienie dla podróżujących między miastami, wyjaśnia Lidia Markowska, dyrektorka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. I dodaje, skróci się czas przejazdu między północną a południową częścią stolicy Zagłębia Miedziowego. To jest w zależności od okresu. Ktoś policzył, że czasami przejazd przez Lubin to jest nawet godzina. Oczywiście wszystko zależy od pory dnia, od różnych okresów. No teraz 10 km z prędkością 120 km. No chwila, krótki moment. Trasa S3 docelowo będzie miała w Polsce prawie 510 km. Prowadzić będzie od portów morskich Szczecin-Świnoujście przez okolice Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Lubina aż do południowej granicy Polski. Trasa jest częścią europejskiej drogi łączącej Szwecję z Grecją. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Czas na informacje zagraniczne. Prezydent Emmanuel Macron wzywa do ponownego przemyślenia relacji w Unii Europejskiej. W przemówieniu do francuskich ambasadorów na dorocznym spotkaniu w Paryżu prezydent Francji mówił, że zróżnicowane siły współpracy w Europie są faktem. Trzeba zaakceptować, że istnieje Europa w szerokim sensie, być może większa niż Unia Europejska. Rada Europy jest właśnie szerszą strukturą zbudowaną na naszych zasadach. Jest zatem miejsce dla Europy. Psują dziady, psują, bo to jest prywatne nagrania są. Stworzonej współpracy i głębszej integracji. Emmanuel Macron wskazał konieczność ponownego przemyślenia bycia we wspólnej organizacji i